Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Minęła, zatem czas na magazyn żużlowy w studiu gospodarz i jego goście. Przypomnę, że można nas słuchać także w internecie na lk.pl. Witam. Witamy serdecznie, prawie że prosto z treningu na stadionie Smoczyka. Trener Roman Jankowski, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. I jeden z leszczyńskich młodzieżowców, Szymon Schlauderbach. Dzień dobry, witam wszystkich. W końcu doczekaliśmy się takiego prawdziwego magazynu żużlowego z warkotem tych prawdziwych motocykli żużlowych na stadionie, ale niestety nasz magazyn żużlowy musimy rozpocząć od smutnej wiadomości, bo w minionym tygodniu zmarł były żużlowiec Unii Leszno, Henryk Żyto. Tak wspomina go doskonały znawca historii czarnego sportu, leszczynianin Wiesław Dobruszek. Legenda Memoriału Smoczyka i legenda Unii Leszno odeszła od nas. Zmagał się z chorobą pan Henryk, ale no jest to bardzo smutna wiadomość. Czy tak w telegraficznym skrócie moglibyśmy, zwłaszcza tym młodszym kibicom, przypomnieć jego karierę? Rozpoczął swoją karierę w takim okresie, gdy Unia Leszno była w dołku. Po tych sukcesach lat 50. on się załapał do drużyny, która wtedy no, już nie odnosiła takich sukcesów. Za to on zaczął się wybijać w tej drużynie jako lider zespołu. Potem wyjechał do Anglii na start w Lidze Brytyjskiej, wrócił, założył tu szkółkę żużlową. Był pierwszym zawodnikiem Unii Leszno, który pojawił się w finale Mistrzostw Świata. We Wrocławiu w 61 roku zdobył z polską drużyną złoty medal. Wtedy tym pamiętnym oświetlanym z reflektorów samochodowych w finale złoty medal. Co jeszcze? No, mistrz Polski z 63 roku, indywidualny i 6 zwycięstw Memoriala Rostora Smoczyka. Drugą część swojej kariery kontynuował w Gdańskim Wybrzeżu, tam również wyszkolił bardzo wielu zawodników, którzy przez kilka sezonów ładnych stanowili o drużynie tamtejszej gdańskiej. A w Lesznie zawsze pamiętany, mile wspominany, bo to zawsze uśmiechnięty, wesoły człowiek, skory do żartów, także bardzo przykra wiadomość. Tyle Wiesław Dobruszek, a pogrzeb pana Henryka Żyto odbył się w sobotę w Gdańsku. Wracamy teraz do informacji tych z żużlowych torów. Oczywiście porozmawiamy sobie o tym pomyśle na żużel w Rawiczu, o Steiner Unii kolejarzu Rawicz, ale może na początek pamiętajmy, jak wygląda ten tor na stadionie Smoczyka, bo tak się złożyło, że leszczyńskie byki jako pierwsze wyjechały na taki prawdziwy trening, gdzieś tam był epizod w Toruniu, ale to raczej w formie takich wyścigów i udowadniania innym, że można wyjechać. Tu wczoraj i dziś mieliśmy normalne treningi. Tak. Wczoraj rozpoczęliśmy pierwszy trening, dzisiaj drugi. No wiadomo, tor po zimie no, nie był w najlepszym stanie, ale toromistrz zrobił wszystko, co było możliwe, żebyśmy mogli wyjechać, także zawodnicy pojeździli dosyć dużo wczoraj i dzisiaj. No i teraz wszystko zależy od pogody. Co dalej? Tak właściwie temat numer jeden to pogoda i chyba ta głęboka analiza wszelkich prognoz meteorologicznych, no bo wiadomo było, że dziś będzie po południu padało, zatem trening w samo południe. Tak, trening dzisiaj był wcześniej, żeby zdążyć przed opadami deszczu. To się udało zrealizować. Wszyscy odjechali po kilka serii. Dzisiaj ten tor był już trochę lepszy niż wczoraj. To prawda, był jeszcze miękki, przyczepny, ale fajnie sobie chłopaki radzili na tym torze. No, myślę, że te dwa treningi dużo dały. Szymon, ty też kręciłeś kółka na torze stadionu Smoczyka i wczoraj, i dziś. Tor rzeczywiście bardzo wymagający. No wiadomo, że po takiej zimie tor był trochę wymagający, ale jestem bardzo zadowolony, że można było już w końcu wyjechać. No był ten gut jazdy.
A miałeś problemy z pokonywaniem łuków, czy tak raczej na pół gwizdka ostrożniej? No bo wiadomo, początek sezonu, te pierwsze wjeżdżenia się w ten tor, wiadomo też, że ta prosta startowa w Lesznie no, jest w cieniu i słońce tam nie dochodzi. No wejście w drugi łuk było trochę cięższe, ale myślę, że z kółka na kółko było coraz lepiej. Do naszych gości oczywiście jeszcze wrócimy. Na tym inauguracyjnym treningu nie mogło zabraknąć też toromistrza seniora, pana Stanisława Kaźmierczaka. Trzeba dwa dni taki, żeby było słoneczko, to w ten czas będzie dobry do jazdy, a tak to muszą, no trudno się mówi, trzeba jechać, tak jest. Który to taki pański sezon na żużlowym torze, czy przy żużlowym torze? Ojej, to już 21 rok, jak byłem tormistrzem, a teraz już stale przychodzi się na tor, patrzy się. Tęsknił pan za tym warkotem motocykli żużlowych, bo pan blisko mieszka. No, część, no, aby bez ulicy mieszkam, to aby ciach, już jadę z powrotem. A jak pan ocenia ten tor na dziś? No, nie zły, ale dobry też nie jest. Musi być, jednak musi trochę mróz w Szymie, to jest na tyle, Martin, na jakie 20 centymetrów, wiesz. Tyle pan Stanisław Kaźmierczak. Dodajmy, że pan Stanisław to 87-latek i zaangażowany w dalszym ciągu w sport żużlowy. Zdaje się, że dzisiaj też był na treningu. Tak, tak. Pan Stanisław mieszka, tak jak wspomniał, na ulicy, przez ulicę przechodzi Strzelecką i codziennie rowerkiem robi rundkę i również jest na stadionie zawsze. Rundka nie tylko na stadion przez ulicy, ale także po Lesznie, także to jest sposób na zachowanie kondycji przez długie, długie lata. No i zdrowia, i oby panu Stanisławowi to zdrowie jak najbardziej służyło. Tak jest, pan Stanisław jest w dobrej formie, bardzo dobrym powiedział. Wróćmy na chwilę do tematu, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy. Nowy pomysł na, no bądźmy szczerzy, ratowanie żużla w Rawiczu, bo bez tego pomysłu to by się nie obyło. Steiner, Unia, Kolejarz, Rawicz. Coś nowego, co pojawiło się w głowach i działaczy z Leszna i Rawicza. Jak trener Roman Jankowski przyjął taką propozycję? No pomysł dobry na pewno. Szkoda by było, żeby ten sport żużlowy znikł z mapy Polski w Rawiczu, więc dzięki połączeniu tych dwóch klubów jest szansa, że Kolejarz Rawicz będzie dalej fajnie funkcjonował i będziemy walczyć przede wszystkim o dobry wynik w drugiej lidze. Mówi się, że trener Roman Jankowski ma bardzo dobrą rękę do wychowywania tych najmłodszych żużlowców, juniorów. Jeżeli chodzi o Unię Leszno, o Fogo Unię Leszno, to też doskonałe miejsce dla właśnie takiego szkolenia, dla zbierania doświadczenia przez tych najmłodszych zawodników. Oczywiście tych, którzy mogą startować w lidze. Tak, tak, tak. Tak. Jest to zaplecze dla naszych juniorów, gdzie mogą się rozwijać i regularnie startować w zawodach ligowych. To jest bardzo ważne. Zawody ligowe, a młodzieżówki to troszeczkę jest innej rangi. Te zawody są, tutaj jest liga, to jest inne ciśnienie, jak się mówi w naszym żargonie tam żużlowym. Jeśli zawodnicy więcej doświadczenia zdobywają. I co najważniejsze, mogą być pod cały czas kontrolą trenera Romana Jankowskiego. Tak jest, dokładnie tak. I o to w tym wszystkim właśnie tutaj chodzi. Tych wskazówek, Szymon, brakowało tobie, kiedy startowałeś. No, umówmy się tak troszeczkę na ojubczyźnie, chociażby w Wandzie Kraków, bo no, trenera nie było chyba kogo specjalnie zapytać. No i gdzieś tam zwykle w takich sytuacjach no, bywa przypięta, przyklejona taka łatka, a ten to jest troszeczkę obcy. No tak, zgadza się. Ja tutaj uważam, że trener też zawsze podpowie, bardzo dużo pomoże. No i też jestem zadowolony, że w sumie cieszę się, że ten Rawicz powstał, że Unia się związała z Rawiczem i będziemy mieli możliwość jazdy tam. No i nie będzie już tułania się po obcych klubach. No do Krakowa tam około 400 km było, to trochę trzeba było jechać. W sumie trening, zawody, no to tej jazdy było dużo, a tu do Rawicza mamy 30 km, więc na trening podjechać z powrotem do Leszna, umyć motory, więc same dobre rzeczy. Nie chcę cię też ciągnąć specjalnie za język, ale jeżeli chodzi o finanse Wandy Kraków, mówi się różnie. Sytuacja, no wiadomo, że musi być licencja, muszą być te sprawy dopięte, no ale chyba tak do końca tam różowo też nie było.
No, na szczęście odzyskałem wszystkie pieniądze, w lutym zostały wypłacone, więc jest dobrze teraz. Ten temat zamykamy, bo wróciłeś tu blisko do Leszna. Wróćmy też na chwilę na wczorajszy trening. Ten trening cieszył się sporym zainteresowaniem kibiców. A co na ten temat miał do powiedzenia prezes Fogouni Piotr Rusiecki? Mamy tutaj dosyć sporo dzisiaj kibiców na pierwszym treningu. Tak jak widać, i chłopacy nasi też bardzo mocno zaangażowani i Sardowa nawet Janusz przyjął, także głód jest na całego. Ale niestety ten tor dzisiaj jeszcze nie jest taki, jak powinien być. Ale oczywiście pracujemy nad nim, żeby już może jutro będzie naprawdę taki, żeby można było się dobrze posigać. Tu oczywiście nie chodzi o jakiś wyścig, kto pierwszy w Polsce wyjedzie na tor, na prawdziwy trening, no ale wykorzystujemy każdy moment pogodowy, aby pojeździć. Nie, absolutnie nie ma to znaczenia, czy my pierwsi, czy ktoś inny pierwsi, to nie ma żadnej psychologii w tym, tylko generalnie, no mówię, każdy po zimie jest stęskniony tej jazdy, tej adrenaliny troszeczkę i im szybciej może wsiądą chłopacy na te motocykle, to trochę, wydaje mi się, dojdą do takiej pełnej sprawności i w ten sezon możemy wejść wtedy na pełną gazie. Żużlowcy spragnieni jazdy, ale kibice też spragnieni tych emocji i to chyba nie tylko fakt, że dzisiaj galerie handlowe są nieczynne. No, w końcu to zamknięte jest, także mam nadzieję, że tutaj kibic będzie miał wtedy mniej wyborów i będzie chętniej przychodził na stadion Alfreda Smoczyka i oglądał porządny sport. Są z nami też Australijczycy, Brady Kurtz rzeczywiście dopisywał się nawet jazdą na jednym kółku. Tak jest, Brady jest już z nami, przyleciał wczoraj, a wczoraj też odbierałem Jaymonda z Warszawy, z lotniska osobiście, przywiozłem go do Leszna, oboje chłopacy mieszkają u mnie razem ze mną, także są pełni gotowości, dosprzętowieni i myślę, że będzie z nich też pociechał. I są też pod pełną kontrolą. No, dokładnie tak. Tyle prezes Fogouni Leszna, Piotr Rusiecki. Australijczycy pod kontrolą, ale oczywiście też będą mogli startować w barwach drużyny Steiner Unia Koleja Żrawicz. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Jaymonda, tego młodszego. Tak, na pewno. Jeśli terminy nie będą kolidować, to będą... Jeden i drugi? Będą startować być może jeden i drugi. Zobaczymy, kto przyjedzie do Leszna, jaka drużyna. A Jaymond oczywiście w składzie Steiner Kolejarza Rawicz, Unii Kolejarza Rawicz, taki etatowy zawodnik, to też taki dobry znak, że Australijczycy gdzieś tropem Lee Adamsa podążają gdzieś w kierunku Leszna, w kierunku Rawicza. Tak. No, mamy kontakt z Lee Adamsem i tutaj jakby jego protegowani, no przyjeżdżają do Leszna, on tam ma wgląd w tą młodzież w Mildurze i tutaj myślę, że i Jaymon i Brady Kurtz są to zawodnicy, którzy rokują na przyszłość i zadomowują się tutaj u nas w Lesznie i będą robić fajny wynik, będą zdobywać dużo punktów dla naszej drużyny. Szymon, mówi się, że ten rawicki tor jest taki dosyć specyficzny. Są tacy, którzy kochają go wręcz, ale są też tacy, którzy, jak usłyszą, że mają na przykład na mecz jechać do Rawicza czy na jakąś eliminację, no to mówią, o Boże, a ty jak podchodzisz do tego toru? No, przyznam szczerze, że w Rawiczu jeździłem tylko raz. Było to w tamtym roku. No, pamiętam, że te zawody akurat poszły mi dobrze, bo zdobyłem około 8-9 punktów, już nie pamiętam dokładnie. No, ale różni się od leszczyńskiego na pewno. Wiadomo, są troszkę dłuższe, proste, ostrzejsze łuki. No, ale trzeba teraz dużo treningów odbyć i mam nadzieję, że będzie okej. Wróćmy na tor Stadionu Smoczyka. Pierwszy, na szczęście niegroźny upadek w tym roku na torze Stadionu Smoczyka zaliczył młodzieżowiec Dominik Kubera. Umówmy się jednak, że był to pierwszy i ostatni upadek sezonu w jego wykonaniu. No dokładnie, pierwszy, ostatni, mam w ogóle co to rozpamiętywać. Nic takiego się nie stało tak naprawdę. Motor jest cały, ja jestem cały, więc nawet nie ma o czym mówić to w ogóle. Że to był jakikolwiek upadek, nic mnie nie boli, wszystko jest okej i super jest ponownie wsiąść na motor, to jest w sumie sprawa priorytetowa na dzisiaj. No fajnie, że wsiedliśmy wreszcie na motor, wszystko jest okej, czujemy się super, no i czekamy tylko na lepszą pogodę. Jak wygląda ten tor? No bo tak przynajmniej z tego co na zewnątrz, taka troszeczkę plastelina. No dokładnie, no nie jest on taki jakbyśmy chcieli, żeby był, ale... No jest on taki, że można pół kółka sobie pojeździć i też się fajnie pobawić. Na moment wróćmy do tego upadku. Co tam się stało, Dominik?
pociągnęło cię? Czy... No właśnie, sam nie wiem, co się stało. Przejeżdżałem przez to miejsce dwa razy i nawet jeśli bym się bardziej odchylił, no to zrozumiem, że mnie pociągnęło, ale no skleiło po prostu, motor przykleił na tyle, że nie opanowałem. Ale rozumiem, że z niecierpliwością czekałeś na ten sygnał z klubu, kiedy będziecie mogli wyjechać na tor. No tak, codziennie pisałem do trenera SMS-a, kiedy trenerze będziemy wsiadać na ten motocykl. Obserwowałem pogodę, jaka będzie. I tak naprawdę mega już nie mogłem się doczekać, ale dzisiaj już wsiedliśmy. Chce się, wiadomo, więcej odkręcić tego gazu, no ale warunki, można powiedzieć, że nie pozwalają, ale... No co zrobić, taki mamy dzisiaj tor, taki mamy jazdy, ale z każdym kolejnym razem już będzie tylko i wyłącznie lepiej. Dominik, wy jesteście głodni jazdy, ale kibice też są głodni sportu żużlowego, bo całkiem sporo ich dzisiaj przybyło na stadion. No z tego co widać, to tak, ludzie są mega głodni, no ale myślę, że teraz będziemy mieli treningi planowane na kolejne dni, będzie o tym mnóstwo informacji, więc też zapraszamy na inne treningi. Tyle Dominik Kubera. Zdjęcie oczywiście z tego treningu znacie Państwo na portalu regionosport.lk.pl. My wracamy do naszych gości. Przed momentem mówiliśmy o tych sytuacjach w Rawiczu, no, które były, czyli no, tych zwycięstw brakowało, gdzieś tam po cichu o tym się mówiło, jedno zwycięstwo w sezonie, to wszystko za mało, no i myślę, że teraz, trenerze, apetyty wśród rawickich kibiców wzrosły. No tak myślę, na pewno wśród kibiców i wśród działaczy, wśród wszystkich te apetyty wzrosły. No, przydałoby się poglądać dobre ściganie w Rawiczu. Na początek drużyna z Krosna. Teoretycznie ten mecz 7 kwietnia, bo tu pogoda rozdaje karty i to jest główny problem wszystkich klubów żużlowych. Pokusić się można by było zwycięstwo z Krosna na własnym torze. No będziemy się przygotowywać do tego, do tych zawodów bardzo solidnie. Mamy zaplanowany trening w tym tygodniu też w Rawiczu i jak pogoda tylko pozwoli, to na pewno tam już zaczniemy też trenować, żeby się chłopaki wjechali w ten tor. Wiadomo, to geometria jest inna niż w Lesznie. Mimo to, że wygląda, że ten tor może krótszy, ale generalnie tak nie jest. Więc dlatego muszą trochę pojeździć, żeby połapać kąty, jak my to mówimy, na tym torze. Zwłaszcza tutaj Szymon, Wiktor Trofimow, ci młodzi zawodnicy, no, będą potrzebowali tej jazdy trochę przed pierwszymi zawodami ligowymi. Szymon, czy odpowiada ci taka rola, że możesz startować teoretycznie w jednej i w drugiej drużynie, bo możesz startować i w drugiej lidze i możesz rywalizować w ekstralidze, to nie wszyscy zawodnicy mają taką szansę. Myślę, że to jest też dobra opcja. Wydaje mi się, że w Rawiczu każdy mecz pojadę, mam taką nadzieję, a w Lesznie no, nie życzymy nikomu kontuzji, ale być może będzie też taka możliwość. W każdym razie na pewno będziesz gotowy do startu, także w barwach Fogouni Leszno. Oczywiście, że tak. W naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy. Reklama. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. To daje pakiet przeglądów za 99 zł na 4 lata. Otrzymasz go przy zakupie Volkswagena Golfa z nowego rocznika z rabatem do 8000 zł. Pamiętaj, oferta jest limitowana i dostępna tylko w marcu, więc nie odkładaj decyzji o kupnie nowego Golfa na później. Rabat do 8000 zł czeka. Już dziś umów się na jazdę próbną. Volkswagen. Reklama, reklama. Już teraz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów oraz ajwar różne rodzaje 2,99 za 360 gramów. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Reklama, reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma Glos z Ponieca. Reklama, reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek.
Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Wracamy do naszego magazynu żużlowego i wracamy do naszych gości. Przypominam dziś trener Steiner Unii, kolejarza Rawicz Roman Jankowski, jeden z zawodników i tego klubu, i leszczyńskich Byków. Zresztą to w sumie jedna wielka żużlowa rodzina, Szymon Schlauderbach. Przypominam, że również można dzwonić do naszych gości 65529-5529, to numer telefonu. Przed momentem przeglądaliśmy składy tych zespołów drugoligowych i trzeba przyznać, że tak mocnej drugiej ligi to chyba dawno nie było. Takie nazwiska jak Greg Hancock, Sebastian Ułamek czy Tomasz Jędrzejak mówią same za siebie. Dokładnie tak. Po nazwiskach widać, że ta liga będzie bardzo mocna i tutaj wszyscy się muszą naprawdę bardzo dobrze przygotować, żeby pojechać, bo będzie to ciekawe widowisko, na pewno. Po nazwiskach widać, że w drużynach są naprawdę dobrzy zawodnicy. Chociażby tam w Opolu Sebastian Ułamek, czy w Stali Rzeszów Greg Hancock. No, składy są dobre. Naszpilkowane, widzę, zawodnikami. Kluby zakontraktowały dużo zawodników. I najwięcej chyba Polonia Bydgoszcz. No, Polonia Bydgoszcz na pewno tutaj rekord bije w drugiej lidze. Można by było prawie trzy zespoły z tego stworzyć. Dokładnie tak. No więc na pewno będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie, będą fajne mecze. Także warto oglądać drugą ligę. Zachęcam wszystkich kibiców, żeby przychodzili na stadion w Rawiczu, bo będzie się działo. No tym bardziej, że te mecze zwykle w soboty, bo to już taka tradycja od minionego sezonu w Rawiczu, że mecz w sobotę i jeżeli mecz wypadnie w Lesznie w niedzielę, można mieć taki bardzo żużlowy weekend. No tak, dwa dni, sobota, niedziela. Myślę, że kibice dawno nie mieli okazji oglądać dwóch meczy z dnia na dzień. Mam nadzieję, że też dużo tutaj naszych fanów z Leszna będzie dopingować zespół z Rawicza i wiadomo, no, nasi zawodnicy tam jeżdżą, między innymi Szymek, mówię o całej naszej młodzieży, Damian Baliński. No więc myślę, że ten skład jest ciekawy i będzie na to popatrzeć na pewno. Przypominam, że można jeszcze oczywiście kupić karnety. Ten karnet jest też taki, że obowiązuje i na mecze w Lesznie, i na mecze w Rawiczu. Zatem serdecznie zapraszamy chociażby do sklepu klubowego mieszczącego się w Galerii Leszno. Szymon, czy ty czekasz na taki pojedynek chociażby z Gregiem Hancockiem na torze, bo przecież Greg dłużej uprawia sport żużlowy, aniżeli ty chodzisz po tym świecie. No dokładnie tak. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i wtedy, jak Greg Hancock przyjeżdżał do Leszna, no to w sumie to jest klasowy zawodnik, mistrz świata, kilkukrotny. No i muszę powiedzieć, że pod taśmą stanąć koło Grega, to no to jest już fajna chwila. Będzie... A też jakby jeszcze była szansa z nim wygrać, no to dopiero. Zwłaszcza w Rawiczu. Wracamy na tor stadionu Smoczyka do tego wczorajszego treningu, bo to pierwszy, przypominam, w Polsce taki prawdziwy trening z prawdziwego zdarzenia na normalnym torze, a po jeździe Jarka Hampela nie było widać, że ma za sobą jakąś zimową przerwę od kręcenia kółek po żużlowym torze. Nie wiem, no czuję się całkiem dobrze i swobodnie na motocyklu, ale to są pierwsze treningi, rozjazdy. Nie ukrywajmy, że tor dosyć trudny po tej zimie długiej i po tych mrozach. Także to tak wielki sukces, że mogliśmy dzisiaj wyjechać i możemy trenować. Także generalnie zaczynam się czuć coraz swobodniej i myślę, że powinno być wszystko w porządku. Wyjechałeś w parze z Emilem, to taki historyczny wyjazd zawsze, jeżeli chodzi o Leszno, no bo tych, którzy jako pierwsi wyjeżdżają na tor, najbardziej się pamięta. Nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi, po prostu wszyscy się rwą do jazdy, ja również, także chciałem pojawić się na torze jak najszybciej. Ale tak specjalnie się aż nie oszczędzaliście, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, gdzieś tam były ostre wejścia w łuk od razu, oczywiście na tyle, na ile pozwalał tor.
No to jest tak, że po tak długiej przerwie po prostu chce się mieć jak największy kontakt z tym motocyklem i te chęci tej jazdy są tak ogromne, że pomimo ciężkich warunków torowych jeździmy, trenujemy, wjeżdżamy się. To jest pierwszy trening, ale no też pamiętajmy o tym, żeby faktycznie zrobić to wszystko stopniowo. Sezon przed nami jest bardzo długi, a też tych spotkań do odjechania będzie mnóstwo, także wszystko jakby dzieje się zgodnie z planem. Jarek, kibiców też dzisiaj nie brakowało, no i to chyba dobry znak, dobry prognostyk. Oj, to jest naprawdę bardzo dobry znak. Jestem mile zaskoczony, że właśnie tylu kibiców przyszło zobaczyć ten pierwszy trening, także fajnie, no będzie oczywiście super, jak będziemy dobrze jechać i te trybuny będą nas wspierać. No gdzieś tam z Emilem bodajże podeszliście do kibiców, bo oni głośno domagali się waszej obecności. O czym rozmawialiście tak przy okazji tego pierwszego treningu? No, kibice również tutaj nam mówią, że są spragnieni tego sportu, tej adrenaliny, tej rywalizacji, także no my zawodnicy również i wszyscy czekamy na otwarcie. Tyle Jarek Hampel, my oczywiście też czekamy na otwarcie, na inaugurację tego prawdziwego sezonu. Zdjęcia znajdziecie Państwo z tego treningu na portalu regionosport.lk.pl. A jak wygląda ten tor w Rawiczu? Jak wyglądają te przygotowania? I czy rzeczywiście jest szansa na wyjazd w tym tygodniu pod warunkiem? Oczywiście, że dopisze pogoda? Tak, wszystko w rękach pogody. Dzisiaj byłem w Rawiczu i jestem mile zaskoczony, bo tor jest w dobrym stanie i toromiś tam pracował dzisiaj nad nim, żeby go fajnie przygotować do, powiedzmy, tego czwartkowego treningu, jeśli się pogoda nie zepsuje, no to powinniśmy wyjechać. Jest, powiem tak, że jest inna nawierzchnia niż w Lesznie i on się inaczej zachował po tej zimie. Nie jest tak miękko jak w Lesznie i myślę, że będzie fajna jazda na treningu. Czyli co, na przykład Fogołownia Leszno na treningi również może zawitać no ciut dalej na południe, raptem 30 parę kilometrów do Rawicza? Dokładnie tak. No, planujemy właśnie ten czwartek, żeby pojechać całą drużyną, jedną i drugą, żeby pojeździć w Rawiczu. Bandy rozłożone, bo wiem, że było tam te pneumatyczne, było tam takie pospolite ruszenie, widać takiego nowego ducha wśród działaczy, wśród tych wszystkich, no, którzy, no nie ukrywajmy, bo to od wielu lat tak jest, że społecznie pracują w Rawiczu. Tak, widać, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, tam brakuje bodajże dwóch elementów jeszcze do zamontowania tych pneumatycznych, ale to nie jest żaden problem. Dzisiaj była malowana jeszcze banda na prostych, takie tam wykończeniówki, więc generalnie można powiedzieć, że wszystko jest przygotowane już do treningu. Czyli co, kibicom w Rawiczu możemy powiedzieć, że niech w czwartek nasłuchują, o ile oczywiście dopisze pogoda, warkotu motocykli ze stadionu imienia Floriana Kapały. Tak, taki mamy plan, żeby w czwartek wyjechać w Rawiczu, oczywiście jeśli pogoda nam na to pozwoli. To takie słowo klucz, no ale nie da się ukryć, bo spoglądamy z niepokojem na prognozy pogody, spoglądamy też na to, co dzieje się za oknem, no i to i warunkuje właśnie możliwość wyjechania na tor jeden czy drugi. Szymon, za wami takie mini zgrupowanie w Szklarskiej Porębie, integracja drużyny. Ty z kim najlepiej się dogadujesz, jeżeli chodzi o ten drugoligowy zespół? No w sumie poznałem już większość chłopaków, z każdym miałem możliwość zamienienia kilku słów, kilku zdań, ale tutaj myślę, że tu najbliżej to z Wiktorem, czy tam z Damianem Palińskim, bo wiadomo, że znamy się najdłużej i też można o wielu rzeczach porozmawiać. No właśnie, Damian Baliński to taka jedna z legend leszczyńskiego sportu żużlowego, no nie mówiąc już tu o siedzącym trenerze Romanie Jankowskim. No tak, zgadza się i też super, że Damian będzie jeździł w Rawiczu, bo też będziemy mogli dużo rzeczy od niego się dowiedzieć, dużo rzeczy nam podpowie i myślę, że to fajnie, że Damian przyszedł do Rawicza. Wracamy na chwilę do wczorajszego treningu. A jak ocenił te pierwsze w tym roku zajęcia na torze Emil Sajfudinow? Bardzo dobrze, bo wyjechaliśmy wreszcie już pojeździć, bo wiadomo, że kondycja toru była trochę po zimie niespodziewana, bo robiliśmy cały dzień dzisiaj od południa, jestem też tutaj, widziałem jak walczyli z torem, żeby zrobić, ale i tak udało się nam wyjechać, pokazać, że tak naprawdę pierwszy trening można się, że odbył się w Lesznie i po prostu co można powiedzieć, że fajnie, że znowu
to poczuć to drganie motorów i to trochę prędkość i mi się daje, że teraz jak pogoda będzie spisywała się i będzie tylko lepiej. Ty już w tym roku wyjechałeś na taki minitor koło Torunia. Tak, wczoraj pojechałem, tak naprawdę niespodziewanie pojechałem tam, bo zadzwoniliśmy do naszych kolegów, do zombików i pozwolili nam się przyjechać, rozciągnąć łańcuchy, także fajnie, miło było tam wczoraj pośmiegać. Wiadomo, że tam jest tory na mini-żużel, ale udało się fajnie pojeździć i także dzisiaj trochę już lepiej się czułem. Trzeba przyznać, że zainteresowanie kibiców spory dzisiaj w Lesznie. Pogoda sprzyjała, sklepy zamknięte. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo miło, że kibice przyszli pooglądać nas na pierwszy trening i trochę presję mieliśmy. Ale fajnie, że zaczynać tak sezon. Dla kibiców jest też na pewno jest trochę radość, że na pewno się stęsknili przez zimę żużla i no, i dla nas też jest fajna przyjemność. Jak było przed momentem słychać humory leszczyńskim bykom dopisują po tym pierwszym treningu, a jak wygląda plan przygotowań rabickich niedźwiadków do sezonu, czy jakieś sparingi, czy coś szykuje się, czy raczej wewnętrzne treningi? Będą wewnętrzne treningi i również jest zaplanowany takie zawody sparingowe z Polonią Piła. No więc przygotujemy się dobrze. Myślę, że nie powinno być najgorzej. Szymon, liga ligą, ale oczywiście ty jako młodzieżowiec masz też swoje plany indywidualne, te młodzieżowe, no bo nie ma co ukrywać. Ten okres, kiedy jest się młodzieżowcem, trwa stosunkowo krótko. Tak. W tym roku mam zamiar pojechać jak najlepiej w każdych zawodach, ale też patrzę na to, żeby w finale zakwalifikować się do finału brązowego kasku, srebrnego kasku i mam nadzieję, że mi się to uda. Zająć tam też jak najlepsze miejsce, bo przecież to są takie nasze polskie eliminacje do chociażby indywidualnych mistrzostw Europy juniorów, czy indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Tak, zgadza się. W tamtym roku miałem okazję wystartować w półfinale mistrzostw Europy we Francji. No, stało się to z takiego powodu, że Wiktor Lis zakończył jazdę na żużlu i miałem okazję pojechać tam za niego i chciałbym też w tym roku pokazać się na arenie międzynarodowej. Ale już sam za siebie. Oczywiście, tak, zgadza się. Szkółka, bo to takie oczko w głowie trenera Romana Jankowskiego i tych adeptów sportu żużlowego tu w Lesznie nie brakuje. Rozumiem, że trenera Romana będzie można spotkać na stadionie Smoczyka, a razem z tymi młodymi zawodnikami. Tak, dokładnie. Szkółka ruszy już niedługo. No, czekamy, aż odjedziemy pierwsze zawody w Lesznie ligowe i w połowie kwietnia po tych zawodach no, wystartuje szkółka żużlowa w Lesznie. No będziemy trenować 2 razy w tygodniu, tak jak zawsze i gdzieś tam w wolnych terminach będziemy do Rawisza też jeździć z tymi chłopakami, żeby poznali też inny tor. No a jest jeszcze grupa takich małych chłopców, 11-12-latków, 10-latków, którzy już w ubiegłym roku zaczęli jeździć na specjalnym motocyklu takim przystosowanym i ta grupa się bardzo mocno powiększy w tym roku, bo mam dużo chętnych do właśnie tej szkółki, tej najmłodszej grupy. Także planujemy, mamy zamówiony jeszcze taki jeden fajny motorek mały, żeby to sprawniej wszystko szło. Jestem po rozmowach z chłopakami z Dalabuszek, tam jest fajny minitor wybudowany. Tak, pozdrawiamy Tasmanię. Tak jest. I także planuję też w wakacje zrobić takie turnusy, zgrupowania takie dla tych najmłodszych właśnie chłopaków, żeby tam mogli pojeździć na takim krótszym właśnie minitorze. W Dalabuszkach to prawie można pod namiot pojechać, bo takie letnie obozowisko tam stworzyć. Widok z tego toru jest naprawdę bardzo ładny, bo widać chociażby i klasztor na Świętej Górze w Gostyniu, bo to tak troszkę na górce wszystko położone. Tak, jest to fajne miejsce położone, ten tor jest fajny, tam zrobimy małe korekty na łukach. No i myślę, że w wakacje zaczniemy trenować tam.
To dobra informacja, bo ten tor tak odżyje troszeczkę. Może takie drugie życie, taki głębszy oddech weźmie. Tak, tak. Na to właśnie liczę, dlatego że tutaj no, nie mamy w Leśnym toru, a jest potrzebny właśnie do szkolenia tych najmłodszych adeptów. No niestety ten w Dąbczu odwiedziłem latem rowerem, odwiedziłem też ten w Pawłowicach, gdzie zaczynali, czy Jarek Hampel, czy Robert Miśkowiak, czy kilku innych zawodników. No rzeczywiście łezka wokół się kręci i stan jest opłakany. Tak jest, szkoda, że tak do tego doszło, że te tory po prostu padły, no ale nic na to nie poradzimy. Szymon, tak króciutko, jak wygląda twoje życie prywatne, do jakiej szkoły chodzisz? Uczęszczam do technikum, do Koniora w Lesznie. Taka żużlowa szkoła. Też no, dużo tam nas jest, chodzi Dominik Kubera i też wielu innych żużlowców tam chodziło. No a tak na co dzień, no to w sumie żużel to jest, najwięcej czasu poświęcam właśnie dla żużla. Też czasem lubię sobie wyskoczyć na krosa w wolnych chwilach, a niekiedy też jak jest chwila wolnego czasu, to pójdę na Orlik, pokopać piłkę z kolegami, no i tak jakoś dni lecą. Jeszcze jakieś zainteresowania takie pozażużlowe, pozaorlikowe? No w sumie to motoryzacja i sport, też lubię stare motocykle, tam mam kilka takich Rometów, Komarków, tam jak byłem młodszy, to zbierałem, kolekcjonowałem, no i teraz to wszystko stoi, bo w sumie już nie mam czasu na zajęcie się tym, ale mam nadzieję, że kiedyś tam jeszcze do tego wrócę. Jakieś ryby, bo pytam to co niektórych zawodników o to, czy można właśnie w ten sposób odreagować. Tak kiedyś Piotr Dym, przecież chyba jeden z większych wędkarzy, jeżeli chodzi o sport żużlowy, Adam Skórnicki. Zdaje się, że Robert Miśkowiak tylko powiedział, że absolutnie nie, no bo byłby zdenerwowany, że na przykład ryby nie biorą. A ty? Czasem też lubię sobie wyskoczyć na rower, bo też mieszkam na wsi. Mam bardzo blisko las i też lubię sobie rowerem pojeździć. No właśnie, skąd dojeżdżasz na Stadion Smoczy? Mieszkam w Przybyszewie, to jest miejscowość za Lasocicami, więc nie mam daleko, ale rowerkiem latem bardzo fajnie tak pojechać. Taki trening rozruchowy. A w sumie wczoraj z grona tych trenujących najlepiej ten leszczyński tor znał Damian Baliński. Znaczy, no wiadomo, że dzisiaj tak udało się wyjechać, ale wiadomo, że te warunki no, nie są jeszcze takie najlepsze, ale myślę, że po tym dzisiejszym treningu już będzie robiło się coraz lepiej. Wiadomo, im więcej kółek się nakręci, to tor się przesuszy, przerzuci się to wszystko, także z każdym treningiem na pewno będzie lepiej dla nas. Ważne było to, żeby wyjechać w ogóle, bo to była właśnie taka istota w tym wszystkim, żeby pokręcić te kółka w ogóle i to udało się, także no fajnie, że tutaj doszło to do celu i teraz czekamy na kolejne treningi. Tyle Damian Waliński, a czas teraz na kolejnego leszczyńskiego juniora. Bartek Smektała, młodzieżowy z Leszczyńskich Byków. Rozumiem, że podobnie jak koledzy, stęskniony za jazdą na Stadionie Smoczyka. Oczywiście, jak najbardziej, bardzo stęskniony. Już powiedziałem wcześniej, że fajnie było też pojeździć na motocyklu crossowym, bo wiadomo, motocykl to motocykl i nie ma o czym gadać. Żadna forma treningu nam nie zastąpi tego, co robimy. Jak nie cross. No ale co, bardzo się cieszymy. Troszkę dzisiaj tor wymagający, ale wykorzystaliśmy dzisiejszy dzień na maksa. No właśnie, bo tak chyba wszyscy spoglądamy na te prognozy pogody i tak za wesoło póki co nie ma. No dokładnie, póki co nie ma. Ten tor nam też za bardzo nie miał kiedy wyschnąć, ale przynajmniej każdy zawodnik porobił sobie dużo startów. Wiadomo było, trzeba uważać, jak to zawsze na pierwszych treningach, ale wszystko pod kontrolą. Gdzieś tam dałeś popis jazdy też na jednym kole. Oczywiście, to jak zawsze na pierwszych treningach trzeba wyczuć motocykl i nawet jazda na jednym kole jest potrzebna, żeby wszystko po prostu w trakcie wyścigu, nic cię nie zaskoczyło. To co, czekamy na kolejne zajęcia na torze? Z niecierpliwością. Tyle Bartek Smektała. No, tak się okazuje, że tych zawodników nie tylko leszczyńskich będzie kilku w składzie Steiner Unii Kolejarzan, bo są chociażby bracia Uralowie, w odwodzie też pozostaje Artur Pawlak. Tak. Są bracia Uralowie. Jest jeszcze Jack Smith, syn Andy'ego Smitha. Myślę, że będzie z czego wybrać i zmontować dobry skład.
Kiedy ci zawodnicy pojawią się w Rawiczu? Czy oni czekają, czy dopiero przyjadą przed pierwszym meczem? Oni przyjadą na trening, bo muszą też dopasować się do tego toru, do tej nawierzchni, ale będzie to w przyszłym tygodniu dopiero, najwcześniej. Oczywiście magiczne słowo pod warunkiem, czy magiczne zdanie pod warunkiem, że dopisze pogoda. No dokładnie tak. Pogoda w tym momencie, o tej porze roku jest najważniejsza. Szymon, my tak nie mieliśmy zbyt wielu okazji do rozmów na antenie Radia Elka z racji tego, że startowałeś w innych klubach. Spotykaliśmy się jedynie przy młodzieżówkach. A tak króciutko, gdybyś powiedział kibicom, może przypomniał, jak trafiłeś do sportu żużlowego? No od małego chodziłem na żużel. Bardzo lubiłem sport żużlowy. Nigdy nie miałem jakoś zamiaru zapisać się do szkółki żużlowej, ale pewnego razu mój kolega, którego bardzo pozdrawiam, zapisał się właśnie i po rozmowie z nim stwierdziłem, że czemu by warto też spróbować. Może akurat się uda, no i zapisałem się do szkółki, poszedłem wraz z rodzicami do trenera Jankowskiego. Pierwsze treningi, no wiadomo, było ciężko, ale no... treningu na trening, no jakoś to wychodziło, było coraz lepiej. No i po jakimś czasie zdałem licencję i no i jeżdżę. No i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Ten kolega jeszcze jeździ? Nie, no niestety nie. Początki są zawsze trudne. Początki trudne. O szkółce oczywiście jeszcze porozmawiamy sobie. Spoglądam nerwowo na zegarek, no bo czas jak zwykle magazynu żużlowego bardzo szybko płynie, a ten czas przeznaczony na wczorajszy trening do maksimum wykorzystał Janusz Kołodziej. Kiedy dowiedział się, że pierwsze tegoroczne jazdy dojdą do skutku? No dzisiaj rano, bo tak się umówiliśmy, że jak tylko będą pozytywne prognozy, to czekamy na sygnał od trenera. Razem z trenerem rano porozmawialiśmy, że trening się odbędzie. No wsiedliśmy w auto, przyjechaliśmy idealnie, nawet przed czasem, więc super sprawa. Pierwszy wyjazd na tor stadionu Smoczyka. Jesteś zadowolony, bo nawierzchnia taka dosyć, umówmy się, wymagająca. Tak jest, nawierzchnia wymagająca, ale tak naprawdę czego nam więcej trzeba? Tak naprawdę na pierwszych treningach ten organizm musi się dostosować do motocykla żużlowego. No nie, trzeba się zgrać, więc to akurat nie jest jakimś tam problemem. Cieszę się, że mogłem w końcu usiąść na motocyklu i pojeździć. Kibiców też dzisiaj nie brakowało. Raz, że pogoda idealna, drugie, galerie zamknięte. Tak jest, kibiców dzisiaj bardzo dużo na treningu, także można by powiedzieć, że trochę czuliśmy się jak na sparingu. Trochę jak na sparingu, taki przedsmak tych żużlowych emocji. I jeszcze na koniec podsumowanie tych niedzielnych zajęć. Piotr Baron, menadżer Leszczyńskich Byków, Pogonia Leszno jako pierwsza tak w sumie na takim poważnym treningu w Polsce na torze, ale umówmy się, to nie chodziło o jakieś wyścigi i udowadnianie komuś, że my możemy, a inni nie. Nie, no szczerze to pogoda dzisiaj dopisała i tak nie zrobiliśmy toru takiego, jaki chcieliśmy, ale można było gdzieś tam łańcuchy przejechać, trochę się poruszać, bo szkoda było dnia. No i zawodnicy, jak widzieliście, wszyscy chętnie gdzieś tam wystartowali, pomimo tego, że tor nie był łatwy, żeśmy też mówili, że kto się nie czuje na siłach, to spokojnie, ale jak się okazało, wszyscy się czuli, pojeździli. Myślę, że fajna zabawa, bo z tego, co rozmawiałem już teraz po treningu z chłopakami, wszyscy szczęśliwi są, więc jutro lecimy dalej. No właśnie, tu karty rozdaje pogoda, jeżeli chodzi o te zajęcia na torze. Dokładnie tak i dopóki gdzieś tam będzie pogoda, to każdy dzień chcemy wykorzystać, czyli jeszcze jutro gdzieś tam mamy do 17 bez deszczu, to jeszcze sobie jutro pojeździmy i później już będziemy patrzeć, co pogoda nam na co pozwoli. No, czasu coraz mniej do rozgrywek i do tych wszystkich eliminacji, no bo to właściwie tak na dobrą sprawę za ciut więcej, aniżeli tydzień, jakieś pierwsze sparingi. No spokojnie, najpierw dopóki się nie rozjeździmy, to nie ma mowy w ogóle o jakichkolwiek sparingach i myślę, że każdy klub w Polsce podejdzie dokładnie w ten sam sposób. Jak będziemy wierzyli, będziemy czuli się już na siłach, że my możemy pojechać, to oczywiście też sprawdzimy, czy jeszcze nasi przeciwnicy mieli okazję sobie pojeździć, bo nikomu nie chodzi o to, żeby narobić bałaganu, tylko żeby się dobrze przygotować do ligi. Tyle menadżer Leszczyńskich Byków, Piotr Baron. Ja przypominam, że pierwszy sparing w ogóle Unia ma zaplanowany 21 marca na torze w Toruniu, dzień później rewanż na torze w Lesznie. No i to pomału tyle w naszym magazynie żużlowym. Trenerze, jakbyśmy zachęcili tych wszystkich kibiców w Rawiczu, aby przychodzili na stadion, aby ta frekwencja była zdecydowanie wyższa, bo emocje będą też zupełnie inne aniżeli w minionym sezonie? Emocje na pewno będą, także wszystkich serdecznie zapraszam na stadion Floriana Kapały. Zapraszam już w najbliższy czwartek, jeśli ta pogoda nam się jakoś utrzyma i pozwoli nam na wyjechanie, to już pierwsze jazdy będą w czwartek. No i oczywiście na mecz ligowy pierwszy.
Szymon, czy ty będziesz mógł liczyć na chociażby obecność swoich kolegów, może koleżanek z Koniora? No też, jak już rozmawiam z moimi kolegami, czy tam też koleżankami, wiele osób już mówi, że na pewno odwiedzi tor w Rawiczu, wybierze się tam na zawody i też już koledzy z mojej klasy już mi powiedzieli, że na pierwszym meczu na pewno będą, więc myślę, że będzie dużo ludzi tam będzie przyjeżdżało. I tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Przypominam, że dziś gościliśmy trenera Steiner w Unii Kolejarza Romana Jankowskiego. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. I jednego z zawodników, który będzie startował i w jednym, i w drugim klubie, miejmy nadzieję, Szymona Schlauderbacha. Też również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. A Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama.